Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejną lekcję z cyklu A co było na maturze rozszerzonej? Tym razem planimetria, część pierwsza. Planimetria, czyli inaczej geometria płaska, sprawia młodzieży największy problem na maturze rozszerzonej z matematyki. Dlaczego? Otóż dlatego, że uczeń, który chce tego typu zadania rozwiązywać, musi mieć olbrzymią wiedzę z geometrii. Musi znać się na trójkątach, na czworokątach, na wielokątach. Musi często w zadaniu z czworokątem zastosować podział na trójkąty i na przykład zastosować twierdzenie sinusów czy też kosinusów dla trójkąta. Musi zauważać trójkąty podobne, trójkąty przystające. Ale jest jeszcze jedna przyczyna, dlaczego jest to problem. Dlatego, że na maturze bywają zadania obliczeniowe z planimetrii, gdzie trzeba na przykład wyliczyć pole trapezu czy też obwód jakiegoś trójkąta, ok, ale są też zadania dowodowe. I tutaj zaczyna się kłopot, ponieważ często młodzież nie jest w stanie sobie poradzić z zadaniem dowodowym z planimetrii. Nie ukrywam, jest to największy problem, jeżeli chodzi o maturę rozszerzoną. Ja tym spotkaniem chcę Cię zachęcić do tego, że te dowody to nie jest czarna magia, to nie jest kosmos. To jest po prostu wnioskowanie, wyciąganie wniosków, analizowanie tego, co jest dane, prawda, w zadaniu i jak dojść do tego, żeby daną tezę udowodnić. Mam nadzieję, że te przykłady, które przygotowałam na to spotkanie, pozwolą Ci się przekonać do planimetrii, która, no nie ukrywam, jest bardzo trudnym działem z matematyki. Zapraszam! Zadanie numer 1 to zadanie z arkusza maturalnego maj, czerwiec 2020, zadanie piąte za 2 punkty. W trójkącie ABC bok AB jest 3 razy dłuższy od boku AC, a długość boku BC stanowi 4 piąte długości boku AB. Oblicz kosinus najmniejszego kąta trójkąta ABC. W kratki wpisz kolejno od lewej do prawej pierwszą, drugą oraz trzecią cyfrę po przecinku nieskończonego rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku. Czyli jest to tak zwane zadanie kodowane. Ja tutaj przygotowałam rysunek trójkąta i pamiętaj, że w geometrii no, podstawą jest rysunek. Najlepiej zrobić taki rysunek, żeby oddawał nam rzeczywistość. Pasowałoby, jeżeli nie jest to trójkąt równoboczny, widzisz po treści, że to nie jest równoboczny, nie jest równoramienny, też widać po treści, to narysować różnoboczny trójkąt, żeby nam rysunek czasem nie mylił, bo to też jest bardzo ważne, żebyśmy się nie pomylili co do naszych spostrzeżeń, bo źle wykonamy rysunek. Popatrz, mamy tutaj trójkąt ABC i teraz mamy taką informację, że bok AB jest 3 razy dłuższy od boku AC. Czyli ja chcę ponumerować wierzchołki. Myślę, że tutaj mogę standardowo ponumerować ABC. I teraz ta informacja, że bok AB, widać na moim rysunku, zgadza się, jest 3 razy dłuższy. To nie musi być dosłownie 3 razy, ale widać ma być, że on jest dłuższy od boku AC. Czyli skoro bok AC oznaczę sobie X, to ten jest 3 razy dłuższy, czyli napiszę sobie 3X. Mogę oczywiście napisać tutaj z boku, że AC to będzie u mnie X długość tego boku, a długość boku AB to będzie 3X. Natomiast jest jeszcze jedna informacja, że bok BC, czyli ten, który nam został, BC, to zapiszmy sobie BC, stanowi 4 piąte długości boku AB, czyli 4 piąte z tego mojego, jak widzimy na rysunku, 3X-a. Czyli to się równa, tu pomnożymy, będziemy mieć 12 piątych x-a i mogę zaznaczyć na rysunku 12 piątych x-a. Jeżeli chcesz, możesz sobie wyciągnąć całości, to jest 2 całe i 2 piąte x. I teraz, o co mnie proszą w tym zadaniu? Mam wyliczyć kosinus kąta alfa, ale uwaga, alfa to ma być najmniejszy kąt trójkąta. I tutaj jest bardzo ważne, bo to nie chodzi o to, żebyś ty kosinus każdego kąta wyliczył, tak? Tylko tego najmniejszego. I w każdym trójkącie jest taka zasada. Naprzeciwko najkrótszego boku jest najmniejszy kąt. Naprzeciwko średniego boku co do długości jest średni co do miary kąt. I naprzeciwko najdłuższego boku jest największy kąt. W związku z czym widać, że ten kąt tutaj będzie największy, ponieważ leży naprzeciwko 3x. Tutaj mamy 2 całe i 2 piąte x, to będzie kąt średni. Natomiast naprzeciwko x-a będzie ten kąt najmniejszy i ja go sobie tutaj tylko zaznaczę. Czyli ja zaznaczę sobie właśnie
ten kąt alfa. No i teraz, jeżeli jest kosinus do wyznaczenia, to powinno Ci się skojarzyć no, twierdzenie kosinusów. Tylko zanim będziemy je podstawiać, to może przypomnijmy sobie wzór twierdzenia kosinusów. Naprzeciwko wierzchołka B leży bok długości B, tak napiszę. Naprzeciwko wierzchołka A leży bok długości A i naprzeciwko wierzchołka C leży bok długości C. Oczywiście są to małe literki. No bo chciałabym teraz napisać twierdzenie kosinusów, oczywiście dobrane do tego kąta alfa. Czyli zaczynam od tego, co leży naprzeciwko. B kwadrat to się równa A kwadrat plus C kwadrat minus 2AC razy kosinus alfa. No i podstawiamy. Czyli za B podstawię sobie x, będę miała tutaj do kwadratu, to się równa 12 piątych x i to do kwadratu, dodać 3x i to do kwadratu, minus 2 razy 3x razy 12 piątych x razy kosinus alfa. No to wykonujemy co możemy, czyli x kwadrat to się równa. 12 do kwadratu to jest 144, a 5 do kwadratu to 25. I tu będzie na środku x kwadrat. Dodać 9x kwadrat, odjąć. No i teraz ja tu muszę pomnożyć, czyli 2 razy 3 to jest 6, razy 12 to mamy 72 piąte napiszę, tak? X kwadrat kosinus alfa. Jak widzisz, wszędzie tutaj występuje x kwadrat. Wiemy z rysunku, czy też z zapisu naszego, że x to jest długość boku. No nie może być ujemna, ani nie może być równa 0, więc ja spokojnie mogę podzielić obustronnie przez x kwadrat. Dzięki czemu będę miała 1, to się równa 144 25, dodać 9 minus 72 piąte kosinus alfa. Przerzucę sobie to na tamtą stronę, prawda? I wtedy będę miała 72 piąte kosinus alfa, to się równa 144 25, a teraz to przerzucę, czyli będę miała plus 8. No to co by można było tutaj zrobić? No w zasadzie nie ma to kompletnie znaczenia, no ale możemy sobie na przykład pomnożyć obustronnie przez 25, bo moglibyśmy tutaj dodać. Nie ma to znaczenia, co zrobimy, w jakiej kolejności, ale niech będzie. Razy 25, czyli będę miała 72 razy 5, bo mi się to jedna piątka skróci, a 25 to jest 5 razy 5, czyli będę miała 72 razy 5, to jest 350 i jeszcze mamy 2 razy 50, czyli będę miała 360. Kosinus alfa równa się 144, dodać i 8 razy 25 to będzie po prostu 200. Czyli będę miała 360 kosinus alfa równa się 344. Podzielę przez 360 i mam, że kosinus alfa to się równa 344 podzielone przez 360. W sumie ten wynik jest jak najbardziej poprawny, oczywiście fajnie by go było skrócić, ale w ogóle jest to zadanie kodowane. Natomiast wiadomo, że jeżeli chcesz, to możemy zacząć od skrócenia, prawda? Przez 4 na przykład to będzie 86 i tu mamy 90, a to jeszcze sobie przez 2 skrócimy. Podzielimy sobie przez 2, czyli mamy 40 czy 45. Ale tak naprawdę to i tak nie ma znaczenia, czy ja podzielę na kalkulatorze 40 czy przez 45, czy ja podzielę 344 przez 360. I tak mi to samo wyjdzie w przybliżeniu oczywiście, a że jest zadanie kodowane, to ja mam zakodować 3 pierwsze cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego. Więc mam po przecinku 9, później 5 i później 5. No i w tym momencie mamy zadanie poprawnie rozwiązane. Więc jeżeli zadanie jest kodowane, to w zasadzie nie musisz doprowadzać do ostatecznego, najpiękniejszego wyniku, bo i tak używasz kalkulatora, no ale ja tutaj skróciłam, żeby ten wynik jednak był taki ładny, a i tak kodować czy z tej wersji, czy z tej wersji i tak musimy po prostu. Zadanie numer 2 to zadanie z tego samego arkusza maturalnego z roku 2020, zadanie 7 za 3 punkty. Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w którym długość AC równa się długości BC równa się 6, a punkt D jest środkiem podstawy AB. Okrąg o środku D jest styczny do prostej AC w punkcie M. Punkt K leży na boku AC, punkt L leży na boku BC. Odcinek KL jest styczny do rozważanego okręgu oraz długość KC równa się długości LC równa się 2. I to mamy przedstawione na rysunku. Rysunek jest przygotowany u mnie na tablicy również. Wykaż, że długość AM do długości MC ma się tak jak 4 do 5. Jest to zadanie oczywiście dowodowe. I teraz, wiadomo, będziemy chcieli przeprowadzić ten dowód, który pozwoli nam właśnie utwierdzić nas w przekonaniu, że faktycznie AM do MC równa się tak jak 4 do 5.
No dobrze, pierwsza sprawa to jest nanieść dane na rysunek, czy też wprowadzić sobie swoje oznaczenia. Pierwsze co? Od czego zaczniemy? Ja tutaj całą treść przygotowałam. AC równa się BC równa się 6, czyli to jest 6, to jest 6. Dobra, nam będzie potrzebne AM, czyli ja proponuję, żeby to AM nazwać X-em, to wtedy MC to będzie 6 minus X. I to już możemy napisać w dowodzie, czyli AM to jest X, a MC to się równa 6 minus X, żeby nam było łatwiej. Dalej, co jeszcze mamy dane? Tutaj te styczności są bardzo ważne, że punkt M to jest punkt styczności tego boku AC z tym naszym półokręgiem i z kolei, że odcinek KL, prawda, jest styczny do okręgu, to jest też bardzo ważne, no bo styczny w punkcie, tu mamy ten punkcik, jak widzisz, i tu mamy ten punkcik styczności, będziemy z tego korzystać. Dalej, KC jest równe LC, to trzeba zaznaczyć, jest równe 2, czyli tu mamy dwójkę, też zaznaczamy na rysunku, żeby wszystko było przygotowane. No to skoro tak, to pewnie jeszcze jakieś byśmy oznaczenia wprowadzili. Po pierwsze, na pewno byśmy chcieli do tego punktu styczności poprowadzić promień okręgu, czyli tu prowadzimy promień okręgu do tego punktu styczności i to jest R. I tak samo tutaj będzie. Ja to poprowadzę od razu, ponieważ ten trójkąt jest równoramienny. To wszystko tutaj pięknie tak wygląda, że jak ja oczywiście tu mam R, to tu mam ten kawałek, który powstaje mi z wysokości, jak odejmę R. Dlaczego? Bo w trójkącie właśnie równoramiennym wiemy o tym, że wysokość pada na środek podstawy. Czyli to oznacza, że ten odcinek tutaj, jakbym ja coś sobie zaznaczyła jeszcze jakąś literką, niech będzie literka F, to ten odcinek CF to będzie nic innego jak właśnie od wysokości, gdybym odjęła promień. Wprowadźmy sobie te oznaczenia, czyli R to będzie promień okręgu. Promień okręgu. Dzięki temu mogę napisać, że odcinek MD równa się odcinkowi FD równa się R i wiemy, że do punktu styczności pada pod kątem prostym. Tu mamy kąt prosty, tu mamy kąt prosty. Dobrze, co dalej? Dalej oznaczmy sobie, że wysokość to niech będzie H, to niech będzie odcinek CD. No nie musimy takiej rzeczy tłumaczyć, prawda? Zapisywać, że ta wysokość pada w połowie, prawda? Takiej rzeczy nie musimy zapisywać. No ja zapisałam tylko, żeby było jasne tutaj, ale nie musimy tego wszystkiego zapisywać, tych słów, które mówię, nie? Czyli teraz, jak od H odejmę R, to będę miała ten odcinek CF. Być może do czegoś on nam się sprzyda. Czyli będę tu miała H minus R. No to dalej, skoro wysokość tutaj pod kątem prostym na pewno trzeba będzie zaznaczyć, że pada. Na pewno nasuwa nam się tutaj podobieństwo odpowiednich trójkątów, więc będziemy chcieli wykorzystać, ale zanim jeszcze to, to myślę, że tak, skoro tu mamy ramiona długości 6,6, to pasowałoby nam jeszcze wprowadzić oznaczenie, niech tu będzie podstawa długości A, czyli AB to się równa A, a nas pewnie będzie interesował odcinek AD, jak widzimy tutaj ten odcinek, to będzie 1/2 A, prawda? 1/2 A. No i teraz myślę, że możemy przejść ładnie do tego, żeby zastanowić się, jakie tu mamy podobieństwo, prawda? Które trójkąty są do siebie podobne. Myślę, że zacznijmy sobie może od tego trójkącika AMD. Tu jest kąt prosty, tu jest kąt, ja go zafaluję, prawda? I ten kąt zrobię dwie kreseczki, tak. No to teraz popatrzmy na ten duży trójkąt. On ma tu kąt prosty, tu ma zafalowany, to znaczy, że tu muszą być te dwie kreseczki. No i mamy podobieństwo trójkątów, czyli napiszemy sobie trójkąt AMD jest podobny do trójkąta ADC. Czyli AMD podobny jest do ADC trójkąta. Możemy zapisać na podstawie kąt, kąt, kąt. Dobra, skoro tak, to mogę wykorzystać oczywiście podobieństwo tych trójkątów. No to weźmy sobie na przykład przy prostokątną, tutaj weźmiemy sobie tą naszą R w tym trójkącie małym, weźmy R przyprostokątna. Ona leży, ta przyprostokątna, widzimy przy kącie tym podwójnie zakreskowanym i przy kącie prostym, to w tym trójkącie przy kącie prostym i podwójnie zakreskowanym leży H. Czyli R do H ma się tak jak, no może weźmiemy sobie przeciwprostokątną, dlatego że tu mamy podane 6, czyli tutaj mamy 1/2 A, 1/2 A, to jest przeciwprostokątna, a w tym trójkącie mamy szósteczkę.
do 6. No to pomnóżmy na krzyż, czyli będziemy mieć 1, 2, AH równa się 6R. Pomnożę razy 2 i mam taki związek, że AH to się równa 12R. No na razie to zostawimy, bo taka nam zależność wyszła. Mamy tutaj aż 3 niewiadome. Co możemy jeszcze spróbować zapisać? No może twierdzenie Pitagorasa dla tego małego trójkąta, czyli twierdzenie Pitagorasa dla trójkąta ADM. Czyli mamy tak, x kwadrat plus r kwadrat równa się 1 druga a i to do kwadratu. Czyli mamy x kwadrat plus r kwadrat równa się 1 czwarta a kwadrat. No też sobie podkreślimy tutaj, znowu mamy 3 niewiadome, na pewno to też nie wystarczy, trzeba jeszcze dalsze zależności. No to co byśmy wykorzystali? Na pewno dla tego trójkąta ADC teraz też twierdzenie Pitagorasa, czyli twierdzenie Pitagorasa teraz dla trójkąta ADC. Czyli będziemy mieć tak, 1 druga a i to do kwadratu dodać, to nasze h do kwadratu równa się 6 do kwadratu. Czyli 1 czwarta a kwadrat plus h kwadrat równa się 36. Też nam wyszła taka zależność, na razie sobie zostawimy, ale oczywiście do tych zależności przejdziemy, będziemy chcieli tutaj z nich skorzystać. No to pewnie jeszcze jakieś podobieństwo, bo nie wykorzystywaliśmy tej dwójeczki tutaj, prawda? Czyli znowu możemy popatrzeć, tu mamy też kąt prosty, prawda? No bo ten odcinek jest równoległy do tego, więc ten kąt prosty, więc tutaj też ten, więc ten trójkącik jest podobny też do tego. Czyli zapiszemy sobie trójkąt KFC podobny do trójkąta ADC. KFC podobny do ADC tego trójkąta. Znowu na podstawie cechy kąt, kąt, kąt. No to skoro one są podobne, no to znowu możemy zapisać sobie odpowiedni stosunek. Czyli weźmy sobie może przeciwprostokątną w tym, czyli dwójka, do przeciwprostokątnej w tym, czyli szóstka. Ma się tak jak weźmy sobie tą przyprostokątną, bo to jest h minus r, czyli h minus r do całego tutaj, czyli h. No to z tego sobie pomnóżmy na krzyż, czyli mamy 2h równa się 6h minus 6r. Myślę, że tutaj jest fajna zależność. Jak sobie przeniesiemy, mamy, że 6r to się równa 4h, no to podzielmy przez 4 i zapiszmy, że h to się równa 6r przez 4, czyli to jest 3 drugie r po skróceniu. No, to tutaj już jest świetna zależność, czyli ja bym chciała, żebyśmy sobie to podstawili. Na przykład możemy sobie teraz do tego podstawić, bo po to podkreślałam, żeby było wiadome. Czyli tak, a razy 3 drugie r to się równa 12r. Popatrzmy. Podzielimy obustronnie przez r. Oczywiście w domyśle tutaj wiadomo, że te wszystkie odcinki, które tu zaznaczam, x, r, h, prawda, to a one muszą być liczbami dodatnimi, więc ja jak najbardziej podzielić przez r mogę. Czyli mam 3 drugie a równa się 12 razy 2, czyli mam 3a to się równa 24, dzielę przez 3, dochodzę do wniosku, że a to się równa 8. No jak pięknie mi wyszło, że podstawa ma długość 8. No to skoro tak, no to teraz podstawię sobie tutaj, prawda, do tej zależności. Teraz to sobie podstawię do tego, czyli będę miała tak 1 czwarta razy a kwadrat, czyli 64, dodać h kwadrat równa się 36. No to skoro tak, to tutaj mamy 16 plus h kwadrat równa się 36, czyli h kwadrat to jak przyniosę będzie 20, czyli h to będzie pierwiastek z 20, czyli 2 pierwiastki z 5. No to też podkreślamy, wyszło nam takie h. No to skoro tak, no to pasowałoby nam teraz wyliczyć r, bo do tego nam, żeby ten x wyliczyć, prawda, a on jest nam potrzebny, a m, no to potrzebujemy jeszcze r-a, tu podstawmy, czyli 2 pierwiastki z 5 to się równa 3 drugie r. Pomnożę razy 2, czyli mam 4 pierwiastki z 5, równa się 3r, podzielę przez 3 i mam r to się równa 4 pierwiastki z 5 przez 3. Tak, czyli ja tutaj podstawiając do tego, może zapiszę tutaj
Mi tak wyszło. Dobrze. To teraz, skoro mam już te wszystkie, to podstawiam do tej ostatniej naszej zależności, czyli napiszemy sobie, a może kolorem czerwonym, x kwadrat dodać, r kwadrat, czyli 4 pierwiastki z 5 przez 3 do kwadratu równa się 1/4 razy a kwadrat, czyli to mamy 64, no bo 8 do kwadratu to 64. Czyli x kwadrat dodać. Tu mamy 4 do kwadratu to 16 razy 5, czyli 10 razy 5, 50, 6 razy 5 to jest 30, czyli 80 będziemy mieć 9, równa się 16, czyli jak będę chciała to przenieść, to będę miała, że x kwadrat to się równa 16 minus 89. Myślę, że wspólny mianownik tutaj by nam pasował. 9, czyli tu mamy 90 i jeszcze 54, czyli mamy 144 minus 80, czyli x kwadrat to się równa 64 przez 9. Jak spierwiastkuję, dochodzę do wniosku, że x to się równa 8/3. No to super, skoro już mamy x równa 8/3, to tych samym mamy, że am to się równa po prostu 8/3. A skoro am, no to mogę już policzyć mc, ma długość 6 minus 8/3, czyli jak zrobię wspólny mianownik, oczywiście trójeczkę, to mam 3 razy 6, 18 minus 8, czyli będziemy mieć w liczniku 10, a w mianowniku 3, czyli mamy mc długości 10/3. No i teraz przechodzimy do zapisania tego stosunku, że am do mc to się u nas równa 8/3 do 10/3. W związku z czym wychodzi mi, jak pomnożę przez odwrotność, to będę miała 8/10 po skróceniu 4/5, a więc to kończy mój dowód. To należało dowieść, że ten stosunek wynosi 4/5 i nam się udało. Zadanie numer 3 to zadanie z arkusza maturalnego maj 2019 rok, zadanie 10 za 4 punkty. Punkt D leży na boku AB trójkąta ABC oraz długość AC to 16, długość AD to 6, długość CD to 14 i długość BC równa się długości BD. Oblicz obwód trójkąta ABC. No oczywiście zdecydowanie zaczynamy od tego, że wykonujemy rysunek. Rysujemy sobie trójkąt ABC, tylko zwróćmy uwagę na to, że odcinek BC ma być równy odcinkowi BD, ale D ma należeć, prawda, do tego boku AB. Czyli ja tak ten punkt D wybiorę, myślę, że w tym miejscu, aby właśnie ta długość DB, nazwę sobie X, była taka sama jak długość BC, czyli też sobie nazwę X. No i tutaj połączę, wiadoma sprawa, że tutaj bezdyskusyjnie nam się to nasuwa, żeby to połączyć, prawda? Więc na pewno łączymy. No i dalej przechodzimy do przenoszenia danych na rysunek. Czyli długość AC to 16, długość AD to 6 i długość CD to 14, czyli tu mamy 14. Naszym zadaniem jest policzyć obwód trójkąta ABC, czyli tak naprawdę musimy znaleźć x, prawda? No i tyle. Jak znajdziemy x, no to dodamy boki i wychodzi nam obwód. Więc jak widzisz, mamy trójkąt, ale w tym trójkącie poprowadziliśmy taki odcinek CD, który nam podzielił ten trójkąt na dwa trójkąty, czyli na ten trójkąt, no i na ten trójkąt ADC i na trójkąt DBC. No, skoro tak, to popatrzmy, co w tym trójkącie mamy. Wszystko. Czyli w zasadzie bylibyśmy w stanie bez problemu policzyć kosinus tego kąta. A dlaczego ja mówię o kosinusie? Dlatego, że twierdzenie kosinusów jest idealne, jeżeli jest mowa o bokach, że potrzebujemy boków, to twierdzenie kosinusów jest idealne, tylko trzeba by było zauważyć taką rzecz. Jak widzisz, że skoro tu jest x i tu jest x, prawda, no to ten trójkąt jest równoramienny i tak na wygląd chcielibyśmy tutaj postawić alfa bardziej niż tu alfa. Tutaj wolę napisać 180 minus alfa, prawda? 180 stopni minus alfa. Oczywiście, że mogłabym tutaj na odwrót tu alfa dać, a tu 180 minus alfa i też by nie było problemu. Ale myślę, że tak intuicyjnie wolimy, żeby taki był układ. I teraz zastosujmy twierdzenie kosinusów dla trójkąta ADC na początek. Czyli konkretnie dla tego kąta, czyli bierzemy bok leżący naprzeciwko. 16 kwadrat to się równa 6 kwadrat, dodać 14 kwadrat minus 2 razy 6 razy 14 razy kosinus 180 stopni minus alfa.
No to podnosimy. 256 to się równa 36 plus 196 minus. No i tutaj będziemy chcieli oczywiście sobie to pomnożyć. Możemy wziąć kalkulator, będzie nam szybciej. Czyli będziemy mieć 12 razy 14, to mamy 168 razy. I teraz uwaga, tu jest kosinus 180 stopni minus alfa. Kłania nam się tutaj wzór redukcyjny. Jak pamiętamy, ja to zapiszę może kolorem, żeby było lepiej widać. Jak pamiętamy, jeżeli jest 180, to kosinus zostaje dalej kosinusem. Ale że mamy 180 minus alfa, ćwiartka druga, a w drugiej ćwiartce kosinus jest ujemny, czyli będę miała minus kosinus alfa po zastosowaniu wzoru redukcyjnego. Czyli mogę napisać 256, to się równa. No i teraz sobie 196 dodamy do tego 36, mamy 232 minus razy minus dami plus, będę miała 168 kosinus alfa. Jak ja to przerzucę na tą stronę, no to będziemy mieć po prostu 24, to się równa 168 kosinus alfa. Podzielę przez 168 i zapiszmy kosinus alfa, to się równa 24 przez 168. Tak się składa, że 168 dzieli się przez 24, czyli będziemy mieć po prostu 1/7 po skróceniu. Ten kosinus alfa. No to teraz zastosujmy twierdzenie kosinusów dla trójkąta z kolei DBC, czyli dla tego naszego ozakreskowanego teraz przeze mnie DBC, twierdzenie kosinusów, znowu dla tego kąta alfa, czyli x kwadrat, no bo bok leżący naprzeciwko, równa się 14 kwadrat plus x kwadrat minus 2 razy 14 razy x razy kosinus alfa. No i będziemy wykonywać to, co się da. X kwadrat to się równa 196 plus x kwadrat minus 28x razy 1/7, no bo tyle wynosi kosinus, prawda? Wyszedł nam 1/7, więc dlatego tą 1/7 w to miejsce kosinusa podstawiam, w to miejsce. X kwadrat i x kwadrat nam się skasuje, więc nie ma problemu. Tu mogę skrócić sobie i będę miała, jak przerzucę 4x, to się równa 196. Podzielimy przez 4. 196 podzielone przez 4 też ładnie nam się tutaj podzieli. I zapiszemy sobie x, to się równa 49. W związku z czym, no to już możemy napisać obwód trójkąta ABC, to się równa. Tu mamy 16 plus 49 plus, i tu mamy 49 i jeszcze 6, czyli mamy po prostu 55. No i dodamy sobie teraz to i to będzie obwód tego trójkąta, który w tym wypadku wynosi 120 jednostek. Zadanie numer 4 to zadanie z arkusza maturalnego czerwiec 2019 rok, zadanie 8 za 3 punkty. Dwusieczne kątów BAD i BCD czworokąta wypukłego ABCD przecinają się w punkcie E, tak jak widzimy na rysunku. Przy czym punkty B i E leżą po przeciwnych stronach prostej AC. Ten rysunek był gotowy, przygotowany w arkuszu maturalnym. Wykaż, że miara kąta ABC, odjąć miara kąta ADC, dodać 2 razy miara kąta AEC równa się 360 stopni. Mamy to wykazać. Na początek ja oczywiście chciałabym na tym rysunku wprowadzić swoje oznaczenia dotyczące kątów, bo chciałabym tą tezę lekko zmodyfikować. Czyli tak, myślę, że zaczniemy od tego, że dwusieczne kątów mamy. To znaczy, że jak jest dwusieczna, ta poprosta AE jest dwusieczną, to znaczy, że ten kąt ma taką samą miarę jak ten kąt. Czyli na przykład napiszmy sobie miara X. Niby oczywiście raczej miarę kątów się oznacza alfabeta, ale co to za problem? Możemy sobie X-em oznaczyć. Później mamy tutaj CE, to będzie dwusieczna tego kąta BCD, czyli tu mamy Y, no i tutaj też mamy Y. No i to w zasadzie widać na rysunku, aczkolwiek można by było w założeniu dopisać, że miara kąta teraz EAD, u nas EAD, równa się mierze kąta BAE, równa się X, tak sobie oznaczymy. I analogicznie miara kąta ECD równa się mierze kąta ECB równa się Y. No to dalej, co byśmy jeszcze wprowadzili, żeby tutaj ładniejsza ta teza była? Przede wszystkim ten kąt nazwijmy sobie kątem alfa, czyli napiszmy sobie kąt ADC równa się alfa, niech będzie, a ten kąt niech będzie beta, czyli miara kąta AB
BC równa się beta. Zobaczmy, czy to nam wystarczy do tego, żeby tą tezę zmodyfikować. Miara kąta ABC to u nas będzie beta, odjąć miara kąta ADC, czyli ADC u nas, no to ten kąt alfa, dodać dwa razy miara kąta AEC, no to trzeba by było jeszcze ten kąt sobie nazwać AEC, a niech będzie nazwę go gamma z kolei i zapiszę to też w założeniu, że miara kąta AEC na naszym rysunku to jest gamma, czyli tu będziemy mieć dwa razy gamma równa się 360 stopni. I tak już jest tak troszeczkę przejrzyście, prawda? Troszeczkę ładniej. No, od czego trzeba byłoby zacząć? Na pewno to, że przecież wiemy, że suma kątów w czworokącie to jest 360 stopni. Czyli zaczynamy sobie od tego czworokąta A, B, C, D. Czyli napiszemy alfa, dodać beta, dodać 2x, dodać 2y równa się 360 stopni. No, sprawa oczywista. No, ale mamy tutaj też taki czworokąt. A, B, C, E, prawda? A, B, C, E. No to tutaj też miara wynosi 360 stopni. Więc napiszmy teraz, mamy gamma dodać beta, dodać x, dodać y równa się 360 stopni. I na pewno w zupełności nam to wystarczy do tego, żeby taką tezę wykazać. No to zacznijmy od tego, że trzeba by było może z tego coś wyliczyć. Na przykład wyliczmy sobie tutaj z tego pierwszego, zróbmy sobie tak, 2x dodać 2y, bo widzimy, że x a y tutaj nie ma. To się będzie równało 360 stopni, jak przeniosę minus alfa minus beta. No to podzielę sobie to przez 2 i mam, że x plus y równa się 180 stopni minus i napiszemy sobie 1/2 alfa minus 1/2 beta. No to skoro tak, no to w zasadzie teraz mogłabym to miejsce podstawić, prawda? I zapiszę gamma, dodać beta, dodać 180 stopni, minus 1/2 alfa, minus 1/2 beta, równa się 360 stopni. Na pewno po prostu zamiast x plus y, tutaj podstawiam tą zależność, która mi wyszła. No to skoro tak, to zastanówmy się, co tu zrobić. Na pewno to przeniesiemy sobie, czyli będziemy mieć tak gamma minus 1/2 alfa, tu będziemy mieć i teraz beta minus 1/2 beta, no to jest 1/2 beta i to się równa oczywiście 180 stopni, jak przeniesiemy. No to razy 2 myślę, że pomnożymy, żeby ułamków nie było, nie? Czyli będziemy mieć, że 2 gamma minus alfa dodać beta równa się 360 stopni. A u nas co miało wyjść? No dokładnie to samo, posegreguję tylko najpierw beta minus alfa dodać 2 gamma równa się 360 stopni. Co kończy nasz dowód. Ja już teraz nie muszę zapisywać tej pierwszej tezy, bo ja tą moją tezę jakby zmodyfikowałam. To jest to samo, tylko zapisane za pomocą naszych oznaczeń. Alfa, beta, x, gamma, y, żeby nam było łatwiej. Tylko, że te oznaczenia wprowadziłam w założeniu, prawda? Ja tutaj nie zmieniłam treści zadania, tylko wprowadziłam swoje oznaczenia, żeby mi było łatwiej i szybciej to zapisać, tak jak to właśnie uczyniłam. Na to spotkanie przygotowałam 4 zadania i mam nadzieję, że te zadania pozwolą Ci przekonać się o tym, że planimetria potrafi być trudna, szczególnie w dowodach, tak jak powiedziałam na początku tego spotkania, ale oczywiście bywają też zadania łatwe, więc nie należy się przerażać, widząc zadanie z planimetrii na maturze rozszerzonej. Trzeba podejść do niego spokojnie, ale ja polecam oczywiście to zadanie z planimetrii robić na samym końcu, jak już nam zostanie czas, jak już wszystkie inne zadania zrobimy, dlatego że planimetria tutaj może spowodować to, że gdzieś się zamotamy w tych naszych obliczeniach, gdzieś za dużo niewiadomych wprowadzimy i trzeba będzie przekreślić, jeszcze raz na to popatrzeć, więc musimy mieć już czas przeznaczony tylko i wyłącznie na planimetrię, jak już wszystko inne będziemy mieć na maturze rozszerzonej dopieszczone. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Ja zapraszam na kolejne spotkanie ze mną na moją stronę internetową aikamat.pl, na mój kanał na YouTubie, na mojego fanpage'a. No i do zobaczenia!